Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale jak tydzień prepanieński, który spędzamy razem i mieszkamy razem. Martynka, Zola prowadzi, bo ja muszę zrobić kilka jeszcze na telefonie, w sensie takich pracowych. Słuchajcie, jedziemy wybierać suknie ślubne dla moich druhen. Suknie ślubne? Co ja gadam? Niepotomna jakaś jest. Juri, tyle będzie ją rząd? Nie wiem. Nie wiem, czy by udźwignął to, wiesz? No nie. Dobra, jeszcze raz to wszystko powiem, bo się jakoś strasznie zamotałam. Jedziemy wybierać suknie, sukienki, dla moich druhen na mój ślub. To w prawo czy w lewo teraz? W lewo. W prawo. W lewo. W lewo. W lewo. W lewo to, lewo. Jak chcesz, Zola. Bo ostatnio powiedziałam do Zoli, Zola w lewo i pokazałam w prawo. I Zola skończyła w prawo, a to chodziło mi o lewo. Także jedziemy właśnie na miejsce. Wszystkie są spóźnione, to po prostu widzicie. To jest kwintesencja mnie i moich przyjaciół. Jedną punktualną osobą w tej ekipie jest Martyna, ale niestety jest z nami. Więc... Ona była gotowa, słuchajcie, pół godziny przed nami. Już czekała gotowa na kanapie, sobie siedziała. A my z Zolą i jeszcze powiedziała Martyna, ja nie wiem, zawsze macie jakieś opóźnienie. My po prostu całe życie jesteśmy na opóźnieniu, ale jedziemy. Jedziemy, moi drogi, do sklepu Rose Avenue. Jeżeli ktoś z was tego sklepu nie zna, to ja wam dzisiaj pokażę, jakie tam są przepiękne sukienki. Co też jest, słuchajcie, bardzo fajne. Ja jakby nie poprosiłam moich druhen o to, żeby wszystkie miały takie sukienki, takie same. Tylko tak po prostu zarzuciłam, że może zrobimy jakiś jeden kolor, albo dwa kolory i tak dalej. Ale dziewczynom się tak spodobały te sukienki, że wszystkie stwierdziły, że chcą takie. Zolcia będzie miała oczywiście jako świadkowa inną, albo w innym kolorze. Zobaczymy, dzisiaj mierzymy, słuchajcie, dzisiaj będzie, o, odcinek mierzymy. Zawsze każdy mnie prosi, żebym zrobiła taki odcinek, tylko ja nie będę mierzyć, ale może ja też coś przymierzę, zobaczymy. Przymierzyć. Może jakąś sukienkę na poprawinę, bo prawdę mówiąc nie mam. Także jedziemy i widzimy się na miejscu. To jest takie zabawne, w sensie mnie to strasznie bawi. Martyna jest na wizę załamana, ale mnie to strasznie śmieszy, bo miałaś je wziąć. Nie zdziwiona. Ale przecież też nie wzięłaś, to było też twoje. Bo ja nie mam. Ale to były dla nas buty. Wiem. Po prostu żadna nie wzięła butów na obcasie, a my z Zolą się jeszcze kawałyśmy. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. No, my jesteśmy zawsze spóźnione, no. Zawsze. Pamiętaj, że jak się umawiasz ze mną i z Zolą, to ale ja jesteś skazany na to, żeby zaczekać. Ej, ja później napisałam 47, napisałam 105, a później napisałam 41. A wiecie, że w ogóle to do mnie nie dochodzi i dopiero teraz wczoraj, jak te zaproszenia przyszły. Ale spokojnie, my czekamy. Jak dzisiaj tak idziemy, dopiero tak sobie myślę, że biorę ślub. Fajnie. Dobrze. Cieszę się. Będzie fajnie. Cieszysz się? Cieszę się. Dobrze, że się cieszysz. Fajnie będzie. Dobra, teraz będzie nam się podobać. Teraz uwaga, moja świadkowa przyjechała, stary, jest pełna organizacja. No właśnie, bo jeszcze jest kwestia tego, że czekamy na Emi i na Angelikę. Niestety moja Cześć, Olga i Gosia. Dobra. Będzie część sobie. Osób Boska. Jest... Angelika nie może, bo tam szelotką jest i nie da rady dzisiaj, ale przyjdzie innego dnia. Dobrze, połączymy się z tym, żeby wybrać razem kolor i tak samo się trzeba będzie połączyć z Gosią, gdzie jest Paulina. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Mamy opuszczone ramię, szerokie ramię, węższe ramię, albo skręcone. I teraz idąc do przodu, mamy położutko, ale nie wiem. Z takim ja uważam, że potrzebujesz wykreślić talię. Tak, wydaje mi się, że to jest fajnie, no. Pięknie wyglądasz. Naprawdę. Która pani by widziała siebie w tym kolorze? A ja myślę, że na razie szukamy kolorów. Potem będziemy szukać rozmiarów. Słuchajcie, Emi wygląda tak pięknie w tym kolorze. Jezu, pięknie tak na bok. Ekstra to jest, że te sukienki tak, można tak... Tak, o, zobaczcie. Taką dziurę, tak? Mm-hmm, pięknie. To tak zostawiamy? Tak. Albo możemy tak szeroko, jak ma koleżanka. Teraz to ułożę. My tu, wiesz, suknia Zola, ale zgłodniałam. No tak, żeby nie jadła. Nie do śniadania, żeby, wiecie, było... Wiem, mieszkam z wami, też nie jadłam. Mi się bardzo podoba się u ciebie tak to na jedno ramię. Bardzo mi się podoba u ciebie to jedno ramię. I te kolory ze sobą super współgrają. Tak, pięknie. Przepiękne są, słuchajcie, te sukienki i najlepsze jest to, że tak super, że można je wiązać na tyle sposobów i każda będzie wyglądała inaczej, ale jednocześnie będą wszystkie dziewczyny mają wyglądać tak spójnie i pięknie. Wszystkie wyglądają pięknie. Nie, no po prostu sztos. Zła będziesz za mnie. Pięknie. Ale dobra, to teraz zobaczmy, jak te kolory z tobą współgrają może. Tak, chodźcie. Ja uważam, że bardzo ładnie. Idealnie. See, I know this, but the last days in real life I've noticed.
I zobaczcie, jak pięknie wszystkie dziewczyny wyglądają i każda ma jakby trochę inaczej, ale to wszystko wygląda pięknie i spójnie. No cudne, mam druhny. Pięknie. Dzień dobry! Pokazujemy teraz tymi obecnym. Kolor? On jest taki bardziej, widzisz. Bez? Tak. Jest bardziej spada w róż. Myślę, że dla Angeliki ten ciemniejszy kolor. Też mi się wydaje, że dla Angeliki ten ciemniejszy. Wtedy też będzie równoważny. Tak. Cześć! Akurat pośpiłam Charlie. Dzień dobry. Cichutko, mam, żeby nie obudzić. Mysza, bo chcę mi z ciebie zapytać o kolor. To są dwa kolory. Masz dwa kolory do wyboru. Dwa warianty kolorystyczne tej Multiway. Więc pytanie, który tobie by bardziej pasował? Mi się wydaje, że ten bardziej w róż. Nam się wydaje, że lepiej będziesz wyglądała w tym bardziej różowym. Mi też się wydaje, bo mi się wydaje, że w tym jasnym będę wyglądała blado. Tak, tak, tak. Ja mogę sobie przyjechać jeszcze raz. Ja wolę przyjechać. Dobra. To po prostu zapiszemy te dwa kolory i sobie je przymierzysz. Martyna i Asia biorą tą jaśniejszą. Emanuela i Paulina chyba będzie miała jeszcze inną, a Emanuela na pewno bierze tą ciemniejszą. I mamy jeszcze Olgę. I mamy jeszcze Olgę, która prawdopodobnie też weźmie tą ciemniejszą. Je tylko trzeba skrócić, to nie? Po prostu po ciebie przyjadę i pojedziemy, a zostaniesz Charlie. Dobra? Tak. Dobra. No, tak. Buziak. Pa. Pa. Jest stworzenie nowej sukienki. Spasz Jury koszulkę. Zola, nie wiem. Chciałam powiedzieć, że wszystkie moje przyjaciółki śpią w Jurierze, czy wychodzą w Jurierze, a ja spałam, Zola wychodzi, mówi, Ewa, nie mam w ogóle moich spodenek do piżamy, w czym ja mam spać? No i szukałam jak wariatki, po czym ja mówię, no nie mam, mówię, tak wiesz co, dam ci moje, a ja będę spała w majtkach Jurija. Ja to praktykuję bardzo często, polecam. No i tak, ta jest. Dzisiaj jesteśmy już po, było naprawdę super, przepiękne są wszystkie te sukienki, więc jeżeli szukacie sukienek dla druhen, to koniecznie tam idźcie, bo naprawdę przemiła w ogóle, naprawdę, właścicielka była przemiła, bardzo pomocna i super w ogóle spędziliśmy tam czas. Zobaczymy jeszcze, jakie będą finalne decyzje, ale na 100% będzie to któraś z tych sukienek, które dziewczyny mierzyły. A teraz idziemy do bułkę przez bułkę zjeść śniadanie. Martyno! Martyno, zadbaj o Podkarpacie. Martyno, czy poprowadzisz Mercedesa? Bo twoja przyjaciółka chciałabyś napić prosecco na śniadanie. I razem z drugą przyjaciółką. Nie widziałam, ale to prawda. No, poprowadzi. Milczę. Poprowadzisz, Martyna, proszę. Ale nie muszę, ja mogę prowadzić. Biorę ślub. Brawo. Ja też kiedyś. Biorę ślub. Prowadzi Martyna. Nie, dobre, żartuję. Brawo, Martyna, brawo, Martyna! Dziewczyny, jest czerwone. Ale ja biorę ślub. Jest czerwone, ale my mamy zawsze... A, dawaj! Influencerka łamie przepisy. Mamy przekazanie kluczyków. Ponieważ przyszła panna młoda, pije prosecco. Jesteśmy kochani po śniadanku i lecimy teraz do Arkadii na małe zakupki. Wracamy do domu i ogarniamy chatę, ponieważ dzisiaj robimy urodziny Zoli, tak jak wam powiedziałam wczoraj. Rozdzieliłyśmy się z dziewczynami, ponieważ Emanuela, Martyna i Zola poszły kupować coś związanego z moim panieńskim, a my z Pauliną kupiliśmy sobie bieliznę. Jesteśmy bardzo zadowolone. Zawsze z tobą sobie kupuję bieliznę. Bo bielizna jest super, ja mam 300 stalików. Ty jesteś nienormalna, a ja mam same... Paulina w ogóle ma tak piękny, duży biust i cały czas mi oddaje staniki. Ale one są dobre na mnie. Był taki czas, kiedy miałam mniejszy biust, a mi szkoda wyrzucać, bo mam bardzo piękną bieliznę, więc po prostu rozdaję. I to jest super, w ogóle polecam, żeby dawać sobie my rzeczy, zawsze sobie które dajemy, w ogóle my się wymieniamy zawsze ciuchami i jak mam jakieś torby, to przychodzą dziewczyny i sobie mierzą i u nas jest jakby zero waste. Dobra, szukamy teraz balonów dla Zoli. Ale tu w ogóle nie ma balonów, to są wiesz, jakieś takie prezentowe. Słuchajcie, mamy girlandę, mamy taki fajny napis, mamy pianki i w ogóle mamy dużo akcesoriów na urodziny Zolci, także zaraz kończymy nasze zakupy i wracamy do domku. Ja muszę trochę popracować, a potem wieczorkiem się widzimy z dziewczynami, będziemy wszystko szykować. Jakby w domu mieszkały cztery kobiety, to po prostu słuchajcie, jak zaczęłyśmy sprzątać, minęło, nie wiem, 10 minut i jest porządek. Do podziału obowiązków, Paulina za skórę, czy ja tutaj to wszystko, każda miała zadanie.
Nawet pięknie nam z dziewczyny poszło, no. Już Paulina, nie musisz aż tak pucować. No ja lubię. Paulina lubi sprzątać. To jest bardzo dla mnie dziwne, ale wiem, że dużo ludzi lubi sprzątać, bo ich to odstresowuje. Mamy takie fajne na naczoski i w ogóle jest na popcorn to by było. Może popcorn ich weźmy. Włączyłyśmy latino i generalnie ogarniamy... Tak, wystarczy. I ogarniamy mieszkanie i przygotowujemy je do imprezki. Join in. You better grab that tambourine. Bring the bass, we might be wicked. We may be forced to cause a scene. Make some trouble, baby. Sandro. Ewo. Jak ci... Jak ci podobały twoje urodziny? Bardzo. Spędziłyśmy bardzo miły czas z dziewczynami, zjadłyśmy pyszne antipasti. Oglądałyśmy mecz. Prosecco i mimozę. Mimoza to jest sok pomarańczowy z prosecco, jeśli ktoś nie wie. I oglądałyśmy mecz. Znaczy ja nie oglądałam, ale no, wszyscy tak się ekscytowali, więc aż te emocje przeszły na mnie. Nie było 1-1, więc w sumie sukces. Biorąc pod uwagę, jak wyglądał ostatni mecz, a później rozmawiałyśmy, przyniosłyśmy się również nad Wisłę. Nie słodko, gdzie było, gdzie było bardzo dużo osób i poczułam się jak w 2018 roku. No właśnie, słuchajcie. Aczkolwiek już jesteśmy trochę za stare na takie tłumy i poszłam takie... w końcu do snu, ja tam prawie zasnęłam. Będą leciały przez piosenki, których nie znam. Tak, jesteśmy po prostu już za stare na takie rzeczy. No, chodźmy do tego. Nie puszczał Beyoncé. I Destiny's Child. I nie przeszliśmy już do klubu z widokiem na całą Warszawę. Pokażę wam zdjęcie. Zobaczcie, taki był wschód słońca. Tutaj mamy Stadion Narodowy na zdjęciu. Naprawdę przepięknie. Widok z tarasu. A zapokaż to zdjęcie z drineczkami, jakie ładne zrobiłaś. Ono mi się tak podoba. Zobaczcie, jakie piękne zdjęcie. Martyna Konys. Martyna Konys. Halo? Chodź, wyjdź. No tak, zebrałyśmy Martynie klucze. Tak, spotkałyśmy się jeszcze z Patrykiem i Przemysławem. Tęczyliśmy. Ale słuchajcie, było tak dużo ludzi nad Wisłą i to było takie super, bo to było po prostu aż tak, że my wyszłyśmy i ja mówię tak, Jezu, dziewczyny, my byliśmy w szoku. Co się dzieje, że jest taki klimat, w ogóle wiecie, że wszyscy się bawią, że jest tak mnóstwo osób. To jest szok po prostu, poczułyśmy się jak w 2018, naprawdę. No i bardzo fajne miejsce z takim widokiem, to aż było po prostu. Tak, tak, bardzo fajnie było w śnie. Także polecanko, a teraz idziemy na picie jakiejś pysznej frappe. Właśnie dziewczyny tak rozmawiają i Zala powiedziała: Martyna, weź coś tam sprawdź. Komodo. No i Martyna nagle mówi tak: o Boże, jakie bydle. A to chodziło z Zoli o wyspę, a Martyna zgooglowała aligatora. A ja się zapytałam, czy to rasa psa. O Boże, co za durna rozmowa trzech dziewczyn. Barany to są. Barany? Tak, to wygląda jak... Zobaczcie, takie olbrzymie. Komodo. Baran. Matko, faktycznie no, wygląda jak jakiś dinozaur. One przechodzą obok ciebie, one są olbrzymie. Na Instagramie było zdjęcie takiego też barana, tylko takiego troszkę innego. No, ja powiedziałam Martynie, że zobaczyła, bo ja warto sobie pojechać na Komodo. To jest wyspa pod Bali. A ja myślałam, że Komodo to jest ten, co robił. I tam jest generalnie pięknie i to jest... A ja myślałam, że Komodo teraz sam. No, to wygląda jak dinozaur. No i jakieś zapasy tam. Masakra, siedzimy sobie, pijemy kawkę, zaraz wrócimy do domu, kończymy fajny, czyli mamy fajny plan na fajny dzień, ale musimy też posprzątać, bo odkąd mieszkam z dziewczynami, to codziennie wstawałam rano i mówiłam do nich: dzisiaj ułożę wszystkie ubrania. I po tygodniu nie ułożyłam ani jednego ubrania. Martyna jest najbardziej odpowiedzialna i Martyna nie pije alkoholu, a my z Zolem po prostu wczoraj... A ja mam kaca, nie masz? Żadnego? No ale takie życie. Dobrze, że mój stary dzisiaj wraca. Naprawdę, już tak się za nim stęskniłam. Już nawet się za chłopakami stęskniłam. Już wczoraj powiedziałam, że za nimi wszystkimi tęsknię. Olbrzymie są. Nie widziałam takich barany. Zola. Kochani moi, ja się będę teraz z wami już żegnać. Zabieram się za sprzątanie. Dajcie koniecznie znać, jak mi się podobają sukienki i jak wam się podobają moje druhny najpiękniejsze w sukienkach. Dajcie znać, którą mam wybrać. Ale chyba tej złotej nie nagrałam. Tak mi się wydaje, że tej złotej nie nagrałam. Ciężko w ogóle było mi to, przecież było tyle emocji i tyle się działo. Chciałam do was wczoraj nagrać sporo storiesów, ale też nagrywałam jakby vloga, więc wiecie,
Ale mam nadzieję, że to wam się wszystko podoba, co nagrałam. Nie mogę się już, słuchajcie, doczekać i w ogóle dopiero teraz mam takie coś, że czuję, że biorę ten ślub. Jakby przez cały ten czas, kiedy Julii mi się oświadczył, mieliśmy ten termin, to wszystko, to czułam to trochę na początku, a potem jakby, nie wiem, trochę o tym zapomniałam. A teraz jak już są te zaproszenia, sukienki, w ogóle wszystko, to tak na maksa czujesz, co się wydarzy i super, nie mogę się już doczekać. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie tego filmu. Buziaczki, całuję i widzimy się w kolejnym. Pa!